Jesteś nauczycielem, jesteś wychowawcą, pracujesz więc całym sobą. I możesz się z tym kłócić, możesz czuć, że tak nie powinno być, ale tak jest na pewno. Nauczyciel pracuje swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami, swoją charyzmą i swoim czasem. Bo nauczyciel to człowiek, który jest najbardziej w czasie uwiązany. Zdanie ukradzione z Ani z Zielonego Wzgórza. Chciałbyś jako wychowawca pracować mniej i skuteczniej? Chciałbyś nie musieć godzinami wyrywanymi z życia rodzinnego siedzieć nad programami wychowawczymi, nad układaniem scenariuszy lekcji? Marzy Ci się, aby Twoje lekcje zdalne miały jeszcze głębszy sens i co najważniejsze, aby w ten sens uwierzyli Twoi uczniowie? Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Odpocznij, zacznij słyszeć swoich uczniów i odkryj stan flow. Nazywam się Katarzyna Skolimowska i od 14 lat jestem związana z edukacją. Przez 8 lat pracowałam w różnych typach szkół i byłam tam polonistką i wychowawcą. I oczywiście miałam jeszcze różne dodatkowe zajęcia. W zasadzie odmieniłabym szyk. Byłam przede wszystkim wychowawcą, a dodatkowo nauczałam języka polskiego. Ale o tym za moment. Natomiast teraz tworzę moją zieloną przestrzeń, czyli Fit Edukację. Edukację odchudzoną ze zbędnych treści, lekką, która tworzy dobrostan nauczyciela i dobrostan uczniów. Prowadzę warsztaty dla dzieci i młodzieży i dbam o dobrostan nauczycieli. Pracę w szkole kochałam całym sercem, ale przeszkadzało mi to, że treści wychowawcze były zazwyczaj jako dodatkowe. Tak ogólnie się przyjęło, natomiast dla mnie one zawsze stanowiły trzon i serce tego, czym się zajmowałam. I marzyło mi się takie miejsce, taka przestrzeń, w której sednem, taką podstawą programową, osią będą właśnie treści wychowawcze. Więc właśnie stworzyłam Fit Edukację, takie miejsce, w którym mogę się tym zajmować. I tak właśnie pracujemy. Wyobraź sobie, że podstawą programową u nas właśnie są treści wychowawcze. Natomiast dodatkami są właśnie treści polonistyczne, które dodaję i zdziwiłbyś się, jak ich jest bardzo wiele. Mam wrażenie, że teraz jeszcze pełniej i mocniej uczę tego przedmiotu, niż było to kiedyś. Kiedyś nadszedł taki moment, że byłam umęczona tworzeniem lekcji swoich nowych scenariuszy, nowych treści. Chociaż uwielbiałam to, to czułam ogromne zmęczenie. A dzisiaj tworzę je z lekkością. Znalazłam na to idealny sposób, narzędzie, które bardzo mi pomogło wgłębić się w swoją duszę i w to, co ja kocham najbardziej robić i narzędzie, które pomaga moim uczniom, na którym bazuję, tworząc swój program. I właśnie to narzędzie teraz Ci zdradzę. Jest to sweet spot, który się tutaj gdzieś wyświetli, czyli stan flow, składający się z trzech pytań. To, co kochasz robić. Wypisujesz Ty najpierw, robisz to zadanie, wypisujesz to, co kochasz robić w swoim życiu najbardziej. I tutaj mogą się pojawić różne cuda. Niektórzy moi uczniowie na przykład wypisują tutaj, że uwielbiają jeść ketchup. Jak najbardziej w tej części można takie rzeczy wypisywać. Następnie przechodzimy do to, na czym się znasz. Kolejne pytanie czy zagadnienie to jest takie sito, czyli to wszystko, co było na samej górze, przecedzamy w pytaniu to, na czym się znasz. I teraz wyciągamy z tego perełki, ale przesiewamy je znowu przez kolejne sito, to, co służy światu. I teraz, kiedy Ty wykonasz to ćwiczenie, gwarantuję Ci, że odkryjesz to, co kochasz robić najbardziej. Może ono być trochę bolesne, bo być może trafisz na treści i na te rzeczy, o których już zapomniałeś, których już nie robiłeś dawno, albo do których sięgasz tylko czasami. A być może okaże się, że to jest coś, co towarzyszy wszystkim Twoim lekcjom i się upewnisz, że to jest właśnie ten Twój stan flow, ten sweet spot, którym po prostu powinieneś celować. I to ćwiczenie, kiedy zaserwujesz swoim uczniom,
to będzie dla Ciebie baza do tego, aby właśnie na tym pracować. A dla Twoich uczniów ogromny feedback i mocna lekcja do tego, aby wiedzieli też, czym się zajmować i na czym skupiać swoje siły. Co stanowi ich mocne strony, ich zainteresowania i dla Ciebie to będzie w ogóle genialny punkt wyjścia do wszystkich lekcji. Na tym można zbudować cudownie sieć tego wszystkiego, co się potem wydarzy. Jak to zrobić? Opowiem Ci o tym bardzo dokładnie. W 4 filarach, bo taki jest system, na którym pracujemy w Fit Edukacji. Zapraszam Cię na bezpłatny webinar, który odbędzie się 23 lutego, to jest we wtorek, od godziny 19 do 20.30. Opowiem Ci o tym wszystkim bardzo dokładnie, poznasz jeszcze więcej takich właśnie narzędzi jak to dzisiejsze. Zatem zapisuj się, odbieraj bonus, zobacz co nim jest, także pomoc dla wychowawcy czy doradcy zawodowego. A być może jesteś dyrektorem szkoły, który bardzo chciałby pomóc swoim nauczycielom w taki sposób, aby nie tworzyć tylko nowych pomysłów, jakichś złotych zdań rzucać do tego, żeby cały zespół nad tym pracował, ale takim jesteś może dyrektorem, który dba o dobrostan swoich nauczycieli i chce od razu pokazać różne możliwości i lekkie rozwiązania po to właśnie, aby zadbać o dobrostan uczniów i nauczycieli. Do zobaczenia na webinarze.